30 marca, Wioleta Piątkowska. Witam Państwa i zapraszam na Infotygodnik. Dziś w programie. Dzień otwarty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Spotkanie z wiceminister zdrowia panią Józefą Szczurek-Żelazko. 22 sesja Rady Powiatu. Liga Zakładowa 2016-2017. Niebawem matury, a po nich czas wyboru odpowiedniej uczelni. Jak w tym roku zaprezentował się PWSZ na Dniach Otwartych oraz co ma do zaproponowania swoim przyszłym studentom? Odpowiedź w materiale. 29 marca odbył się Dzień Otwarty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Rozpoczął się on przywitaniem przybyłych uczniów, którzy być może już wkrótce przekroczą mury uczelni jako nowi studenci. Na Dniach Otwartych zaprezentowano film promocyjny uczelni. Następnie głos zabrał prorektor uczelni, dr inżynier Grzegorz Koc. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że odpowiedzieliście Państwo pozytywnie na nasze zaproszenie. Dla nas to jest bardzo ważny dzień w historii uczelni. Co roku takie spotkania z kandydatami odbywamy. Możemy pochwalić się wtedy naszą bazą dydaktyczną, naszymi laboratoriami, przedstawić Państwu szerzej ofertę dydaktyczną. Po przemówieniach przedstawiono za pomocą krótkich prezentacji kierunki, które może zaoferować uczelnia. Na temat Dni Otwartych rozmawialiśmy z prorektorem PWSZ. Z okazji Dni Otwartych na PWSZ zostały przygotowane laboratoria, stoiska poszczególnych zakładów. Uczniowie mogą zajrzeć, zobaczyć, są wszyscy pracownicy, zapoznać się z tematyką, zapoznać się z kierunkami, jakie tutaj w PWSZ mamy. Były dwa ciekawe bardzo wykłady przygotowane przez pracowników z kierunków technicznych. Czy z roku na rok przybywa Wam studentów po takich dniach otwartych? Trudno powiedzieć. Nie spada nam liczba studentów od kilku lat, co w niżu demograficznym jest dla nas bardzo, bardzo cenne. Nawet mieliśmy niewielki wzrost, ale statystycznie nieistotny, bo kilka osób jak przybywa, to jest niedużo, ale cieszymy się z tego, że ta liczba studentów nam nie spada. No, prowadzimy też akcje preorientacyjne w szkołach, czyli nasi studenci, pracownicy jeżdżą do szkół z wykładami i myślę, że to jest bardzo cenne dla maturzystów, bo mogą zorientować się, jaką uczelnię warto wybrać, na co ich stać, na co mogą się zdecydować. Popularnością od lat cieszy się pielęgniarstwo, to u nas teraz co jeszcze, ekonomia. No, kierunki techniczne są trudniejsze, rolnictwo ma dość dużo studentów w tym roku, informatyka bardzo ładnie, także dużo zanotowaliśmy na bezpieczeństwie, nowy kierunek, który otwarty, teraz otwieramy dwa nowe kierunki, logistykę i pracę socjalną. No i zobaczymy, jest to duże wyzwanie, każda rekrutacja co roku to duże wyzwanie dla każdej uczelni. Na PWSZ warto studiować chociażby z tego względu, że ta uczelnia jest przyjazna studentom, ma dobry system stypendialny, mamy profil praktyczny, który bardzo dobrze przygotowuje do późniejszej pracy. No i chyba to najważniejsze rzeczy, dobre praktyki, dobry system praktyk. Mamy koła naukowe, gdzie studenci mogą realizować własne swoje ambicje, własne zainteresowania. No i prężnie działa samorząd, prężnie działa klub studencki, także dla ciała też coś jest na tej uczelni. Po części merytorycznej uczniowie mogli udać się do przygotowanych punktów informacyjnych, gdzie od starszych kolegów mogli uzyskać niezbędne informacje na temat konkretnego kierunku studiów. Czemu warto studiować na PWSZ oraz jaki kierunek wybrać? O to pytaliśmy samych studentów uczelni oraz wykładowców. Warto studiować na tej uczelni, ponieważ wiele studentów mieszka w okolicach. Przeważnie właśnie są to osoby, które mieszkają blisko i mają ciężko z wyjechaniem na studia gdzieś dalej, a jest to szkoła praktycznie, można powiedzieć, na miejscu. Także jest to bardzo szkoła duża, zadbana, czysto poziom nauki jest naprawdę na wysokim poziomie. Oprócz tego są bardzo, bardzo duże, bym powiedział, stypendia naukowe, jak i socjalne, także jest to duża pomoc dla każdego studenta. Kierunek perspektywiczny, kierunek wielotematyczny, naprawdę każdy znajdzie dla siebie coś interesującego i coś, co będzie jego głównym biznes-korem, tak elegancko nazwijmy.
I trzecia rzecz, no po prostu fantastyczne warunki, jeżeli chodzi o studiowanie. Gro wykładowców to są tak naprawdę nauczyciele z doświadczeniem akademickim z Politechniki Warszawskiej, no więc cóż lepiej rekomenduję. Informatykę warto słyszeć, że to jest kierunek nowoczesny, ciągle się rozwija, nigdy nie wiadomo kiedy, co będzie potrzebne. Informatyka jest też wszędzie stosowana, komputery z sieci, różne serwery. Do tego potrzebny jest informatyk, dobry informatyk, dobrze prosperująca firma. Na tej uczelni, nie wiem, dobra atmosfera, mili nauczyciele. Czemu warto studiować na PWSZ-cie i akurat pielęgniarstwo? Warto studiować pielęgniarstwo, ponieważ są pewne miejsca pracy. Teraz większość pielęgniarek jest po 60 roku życia, więc tak naprawdę kończąc pielęgniarstwo od razu będziemy miały pracę. Oprócz tego jest to bardzo ciekawy zawód, w którym się dużo dzieje. Nie siedzimy za biurkiem, dzieją się różne rzeczy. Mamy do czynienia też z małymi dziećmi. Jest to takie przygotowanie nawet nas na przyszłość, jak będziemy mieli własne dzieci. Mamy też do czynienia z osobami starszymi. Dużo macie praktyk? Mamy bardzo dużo praktyk. Praktycznie nasze studia w dwóch, trzecich składają się z praktyk. Pierwszy rok jest takim rokiem teoretycznym, wprowadzającym, natomiast od drugi i trzeci rok jest bardziej takim rokiem praktycznym, gdzie na zajęciach zjawiamy się tak naprawdę spontanicznie, bo tych zajęć jest bardzo mało. Co powinno cechować taką osobę, która chce spróbować siły akurat na tym kierunku? Myślę, że taką podstawową cechą jest empatia. Dodatkową taką cechą może to już być osoba, która jest sprawna manualnie, prawda, bo mamy do czynienia z RKO, czyli resuscytacją krążeniowo-oddechową, przywracaniem tego krążenia. Oprócz tego fajnie by było, jakby ta osoba była miła, otwarta na ludzi, łatwo nawiązywała kontakty międzyludzkie. I osoba, która lubi dzieci, prawda, bo jednak mamy dużo do czynienia z tymi dziećmi. Reforma służby zdrowia budzi wiele skrajnych emocji. Spotkanie z wiceminister zdrowia miało na celu wyjaśnienie jej głównych założeń oraz spotkanie z samymi zainteresowanymi. 28 marca w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ulicy Wojska Polskiego odbyło się spotkanie z wiceminister zdrowia panią Józefą Szczurek-Żelazką. Zaproszeni goście z Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia omawiali kwestie związane z projektowaną reformą służby zdrowia oraz odpowiadali na pytania zgromadzonych. Padły słowa ze strony pani minister, że będą opracowane kompetencje lekarzy POZ, więc chciałbym zwrócić uwagę i zapytać się, czy w programie tych kompetencji można by było przewidzieć obowiązek dyżurowania w nocnej pomocy NPR, tak zwanych dla szpitali. Trwają rozmowy na temat ostatecznego kształtu tej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Były konferencje uzgodnieniowe. Natomiast rozmawialiśmy też na temat ewentualnego zobowiązania lekarzy do dyżurowania w NPR-u. No ale z drugiej strony to jest tak, że tych lekarzy POZ-u też jest mało i oni zgodnie z ustawą muszą zagwarantować ciągłe świadczenie poniedziałku do piątku, czyli muszą być w swoich placówkach. Natomiast kwestia zorganizowania tych świadczeń w ramach odrębnego podmiotu, bo ja rozumiem, że to jest w ramach odrębnego podmiotu, no to jest kwestia już organizatora tych świadczeń. No to jest kwestia też taka, czy my zobowiążemy na przykład lekarzy specjalistów zatrudnionych w oddziałach szpitalnych, żeby zechcieli pracować w ambulatoryjnym lecznictwie specjalistycznym. Też ich nie zobowiążemy. To jest kwestia już uzgodnień między podmiotem leczniczym a konkretnymi lekarzami i tutaj jakoś z góry regulacja wydaje mi się, że nie może być nastawiona na to, że będziemy zmuszać lekarzy POZ-u do dyżurowania. Oczywiście powinniśmy zachęcać, bo tutaj się całkowicie z panem zgadzam, że to jest populacja, która jest deklarowana do tych lekarzy, oni znają tych pacjentów i byłoby ze wszech miar właściwe, żeby ten lekarz, ten, który leczy, zna rodzinę i tak dalej, żeby on w razie czego mógł udzielić tej pomocy w nocnej pomocy lekarskiej. Na temat planowanej reformy rozmawialiśmy z panią wiceminister. Proszę nam powiedzieć, bo Narodowy Fundusz Zdrowia ma zniknąć i jego miejsce ma zastąpić wojewódzkie urzędy zdrowia. Proszę nam powiedzieć, jakie zadania przejmie po NFZ-cie.
W tej chwili to właściwie rozpoczęły się prace nad projektem ustawy, która ma doprowadzić do wygaszenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister zdrowia powołał zespół, który ma określić, w jaki sposób mają być realizowane te zadania płatnika, bo taką rolę pełni do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia. Założenia są podstawowe, aby uprościć sposób finansowania świadczeń, uprościć przepływ środków finansowych w taki sposób, żeby jak najwięcej tych środków, które są przeznaczone obecnie w Narodowym Funduszu Zdrowia, a w przyszłości w budżecie państwa, aby jak najszybciej trafiały do podmiotów leczniczych, które udzielają tych świadczeń i gwarantowały finansowanie wszystkich świadczeń. Jest propozycja utworzenia odrębnego funduszu, który będzie gromadził na swoich kontach środki finansowe przeznaczone na finansowanie, natomiast sposób alokacji tych środków jeszcze nie został doprecyzowany. Na pewno zostaną opracowane wskaźniki czy zasady przekazania tych środków do poszczególnych województw, bo taka zasada ma temu przyświecać. Chcielibyśmy na pewno wypracować taką metodę, która pozwoli przekazać te środki w sposób taki sprawiedliwy i racjonalny, bo wiemy też, że w niektórych województwach naszego kraju jest duże zagęszczenie szpitali, na przykład oddziałów klinicznych, wysokospecjalistycznych, ale mamy też województwa, gdzie takich szpitali po prostu nie ma. Są szpitale wojewódzkie i powiatowe, więc też ta alokacja tych środków musi być dostosowana do właśnie takich okoliczności, ale tak jak powiedziałam, dopiero się rozpoczynają prace. Zespół ma za zadanie wypracować wszelkie rozwiązania, które później zostaną przełożone na grunt ustawy i będą procedowane w Sejmie, więc jeszcze ostateczny kształt, może nie rozmawiajmy o ostatecznym kształcie tego projektu. Tak jak rozmawialiśmy na dzisiejszej konferencji, część świadczeń z zakresu ambulatoryjnej specjalistyki zostanie zakontraktowana w ramach podpisanych umowach w ramach ryczałtów, czyli tego jakby budżetowego finansowania, przyporządkowana zostanie do budżetów szpitalnych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na otwarte konkursy ofert. I te konkursy ofert powinny się odbyć w trzecim kwartale, ponieważ tak jak już słyszeliśmy, do końca drugiego kwartału będzie ogłoszona lista szpitali, które będą szpitalami sieciowymi i będą mieli zagwarantowane finansowanie. Umowy z tymi szpitalami powinny być podpisane w lipcu i sądzę, że w kolejnych miesiącach będą się odbywać postępowania konkursowe, na które zostanie przeznaczone bardzo duża ilość środków, bo szacujemy, że te poradnie, które będą w systemie budżetowym finansowane przy szpitalach, to będzie około 30-35% środków przeznaczonych na lecznictwo ambulatoryjne. Spotkanie zainicjowane zostało przez panią poseł Annę Cicholską, która jest przekonana, że reforma służby zdrowia jest dobrą zmianą, a spotkanie z panią wiceminister pozwoliło na wyjaśnienie wątpliwości oraz obaw zarówno potencjalnym pacjentom, jak i pracownikom służby zdrowia. Z panią minister współpracowałam przy procedowaniu różnych ustaw, szczególnie tych dotyczących medycyny szkolnej, pielęgniarek, które będą się zajmowały medycyną szkolną. Jak możemy, padały często takie pytania, co możemy zrobić, żeby więcej pielęgniarek było w szkołach, jak prowadzić programy profilaktyczne, żeby pielęgniarka szkolna pełniła rolę takiego koordynatora pomiędzy lekarzem rodzinnym, dyrektorem, rodzicem, nauczycielem. To jest niezmiernie ważna rola. Szczególnie ja odczuwałam tę potrzebę, będąc dyrektorem zespołu szkół, w skład którego wchodziło i przedszkole, i szkoła podstawowa, i gimnazjum, i wielokrotnie napotykałam na tego typu problemy. I tutaj rzeczą taką szalenie ważną, nieodzowną jest obecność pielęgniarki szkolnej blisko ucznia, żeby była cały czas w zasięgu szkoły, nauczyciela, dyrektora, ucznia, bo no, to jest rzecz szalenie ważna. Uważam, że założenia nowej reformy służby zdrowia są bardzo korzystne dla naszego społeczeństwa. Przede wszystkim zmniejszy się
liczba kolejek do lekarzy pierwszego kontaktu i do lekarzy specjalistów, jak również zwiększy się jakość usług medycznych. No i idziemy właśnie w tym kierunku, żeby pacjent był najważniejszy w tym całym cyklu leczenia. I tu, żeby miał jak najszybszy dostęp do lekarzy specjalistów. I to jest właśnie głównym celem tej reformy służby zdrowia. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Powiatu ślubowanie złożył nowy radny, który zastąpi panią Żebrowską, obecną wiceprezydent miasta Ciechanów. 27 marca odbyła się 22. sesja Rady Powiatu. Podczas sesji głos zabrał starosta powiatu ciechanowskiego Sławomir Morawski, który przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu powiatu w okresie między sesjami. Ogłosiliśmy konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą Edukacja przyszłych rodziców w szkole rodzenia. Komisja konkursowa dokonała wyboru realizatora programu. Został nim Wojewódzki Szpital Gospodarczy w Ciechanowie. Po drugie, zarząd zatwierdził plan pracy na 2017 rok dla ośrodka wsparcia w Ciechanowie. Po trzecie, zatwierdziliśmy również projekt pod nazwą Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, złożony na konkurs zamknięty dla osi priorytetowej 10 edukacja, dla rozwoju regionu działanie 10-3, doskonalenie zawodowe uczniów. Następnie na temat funkcjonowania szpitala wypowiedział się jego dyrektor, pan Andrzej Kamasa. Szpital pracuje dzisiaj 1145 pracowników, w tym 145 lekarzy, 540 pielęgniarek i położnych. Udzielamy świadczeń dla blisko 600 tysięcy mieszkańców północnego Mazowsza, bo z takiego obszaru trafiają do nas pacjenci. Z tym, że blisko 80% pacjentów pochodzi z obszaru dawnego województwa ciechanowskiego. Jak też wcześniej mówiłem, szpital dysponuje 5 karetkami, z których 2 niestety dobiegają już swojego okresu, a były kupowane w latach 2006-2007. Chciałbym zaapelować i zwrócić się z prośbą do samorządowców, do zarządu powiatu, ale też za pośrednictwem radnych powiatowych do samorządów gminnych. Oczywiście ja tę prośbę bezpośrednio skieruję również do rad gmin i do organów wykonawczych o pomoc, wsparcie finansowe w zakupie 2 karetek dla szpitala ciechanowskiego. Zgodnie z misją ciechanowskiego szpitala naszych pacjentów leczymy wiedzą i sercem. Oprócz tego odbyło się ślubowanie nowego radnego, pana Włodzimierza Drążka, nauczyciela gminy Sońsk, który zajął miejsce po pani Żebrowskiej, będącej obecnie wiceprezydentem Ciechanowa. Rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej. Tak mi dopomóż Bóg. Pan Drążek został przewodniczącym Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Powiatu. W pozostałej części sesji Rady Powiatu odbyły się wystąpienia samorządowców oraz zaproszonych gości, a także rozpatrzono przedstawione sprawozdania oraz informacje dotyczące działalności PCK Jeż oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Już niebawem koniec rozgrywek Ligi Zakładowej 2016-2017. Mistrzostwo rozstrzygnie się pomiędzy 2 firmami, Elarkiem oraz Jawarem. 24 marca odbyło się kolejne spotkanie Ligi Zakładowej 2016-2017. Na miejscu lidera nadal bez zmian pozostaje firma Elark, mająca na swoim koncie 47 punktów. Tuż za nią jest firma Jawar. Na 3 miejscu lokowała się Straż Pożarna. W większości drużyn pozostają 2 mecze do ukończenia sezonu 2016-2017.
Najprawdopodobniej w ostatnim meczu tych rozgrywek pomiędzy Elark i Jawarem rozstrzygnie się mistrzostwo ligi. Nastąpiła zmiana w klasyfikacji Króla Strzelców. Prowadzenie ponownie objął Damian Matusiak, wyprzedzając tym samym Łukasza Sepczyńskiego o 2 bramki. Podczas piątkowego meczu zawodnik firmy Tformet, Piotr Kraszewski, doznał kontuzji i niestety nie zobaczymy go już w tym sezonie. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. A Państwa zapraszamy na kolejne mecze, które odbędą się już w piątek. Do zobaczenia. Jurand wygrał spotkanie wyjazdowe i pokonał KKS Włókniarz Konstantynów Chłódzki 32-29. Gratulujemy. Już w sobotę następny mecz, gdzie nasi szczypiorniści podejmą drużynę z Warszawy. Na meczu wyjazdowym MKS pokonał drużynę Sokołów Podlaski i zakończył całe spotkanie wynikiem 3-1. Już w najbliższą sobotę derby północnego Mazowsza, gdzie MKS zmierzy się z drużyną z Mławy. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam już za tydzień na kolejny Infotygodnik. Do zobaczenia.